Spryskaj tym monitor. Odbite palce na ekranie laptopa lub tableta znikną od razu. Wystarczy kilka sekund i tłuste plamy, ślady po palcach, kurz i inne zanieczyszczenia usuniesz za pomocą domowego triku. Nie musisz kupować drogich produktów. Sam zrobisz najlepszy domowy środek do czyszczenia monitorów. Przygotuj sobie małą podróżną buteleczkę z atomizerem. Następnie przygotuj sobie ściereczkę z mikrofibry. Jest to najlepszy materiał do czyszczenia monitorów. Połóż na nią buteleczkę i odrysuj koło. Wytnij ten kawałek nożyczkami. Dokładnie wytnij to małe koło. Zabierz dwustronną taśmę klejącą. Obetnij kawałek i przyklej do spodu butelki. Zdejmij pasek zabezpieczający drugą stronę taśmy i doklej wycięty kawałek mikrofibry. Teraz przejdźmy do łatwej mikstury, która sprawia cuda. Wystarczy, że do buteleczki wlejemy wodę destylowaną i dolejemy do niej trochę octu. Teraz musimy wszystko wymieszać i mamy gotowy płyn do czyszczenia monitorów. Możemy z niego korzystać zawsze i wszędzie. Jest mały, poręczny i praktyczny. I zawsze możesz go uzupełnić nowym domowym płynem. Założyłam worek na wiatrak i nie mogłam uwierzyć w efekty. Nigdy wcześniej tak nie robiłam. Przygotuj pojemnik, do którego wyciśniesz łyżkę pasty do zębów. Może być najtańsza, jaką masz w domu. Następnie zalej ją 200 ml ciepłej wody. Wymieszaj całość, aż pasta się rozpuści. Kolejny składnik płyn do mycia naczyń. Odmierz dwie łyżki i dodaj do mieszanki. Na koniec dolewamy ocet. Ważne, żeby był to ocet spirytusowy. Dodajemy dwie łyżki. Wymieszaj całość. Przygotuj butelkę ze spryskiwaczem, za pomocą lejka, przelej do niego zrobiony wcześniej płyn. Gdy wyjmujemy wiatrak na wiosnę, na jego skrzydłach i obudowie jest kurz. Spryskujemy go obficie płynem. To bardzo ważne, żeby dokładnie go wyczyścić przed pierwszym użyciem. Kurz i roztocza mogą prowadzić do kataru, alergii i problemów z układem oddechowym. Wejdzie on w każde zakamarki, bez potrzeby rozkręcania jego obudowy. Gdy dokładnie spryskamy wiatrak, bierzemy czysty worek na śmieci. Nakładamy go na wiatrak i zawiązujemy. Następnie włączamy najmocniejszy tryb. Mikstura sama rozniesie się po wiatraku i wyrzuci z niego kurz. Wystarczy jedna minuta. Potem wystarczy zdjąć worek i wyrzucić. Jeśli chcesz, możesz przetrzeć wiatrak ścierką, ale nie musisz. I gotowe. Całe życie źle prałeś poduszki. Ta mikstura usunie z niej wszystkie żółte plamy i to bez prania w pralce. Jeśli Twoje poduszki są brudne i poplamione, nie wyrzucaj ich. Po tym filmiku będą jak nowe. A co najważniejsze, bez użycia pralki. Pokażę Ci dzisiaj mój sekret czyszczenia ich. Wystarczy tylko kilka składników do stworzenia mikstury. Na samym początku uszykuj pusty dzbanek, wlej do niego 300 ml wody. Naszym pierwszym tajemniczym składnikiem jest proszek do pieczenia. Dodaj łyżkę do dzbanka. Następnym krokiem będzie dodanie czterech łyżek octu. Ma on właściwości dezynfekujące oraz wybielające. Teraz dodaj cztery łyżki stołowe spirytusu. Wzmocni on działanie poprzednich składników oraz zlikwiduje bakterie i roztocza. Wszystko dokładnie wymieszaj. Przygotuj sobie butelkę z dyfuzorem i przez lejek przelej naszą miksturę. Teraz już tylko wystarczy spryskać poduszkę dokładnie. Dzięki temu zlikwidujesz plamy bez ryzyka zniszczenia poduszki w pralce. Nie pomiń żadnego miejsca. Potem odczekaj około 30 minut. Po tym czasie będzie widać pierwsze rezultaty. Namocz jeszcze poduszkę na godzinę w miejsce czy wiaderku. Efekt będzie jeszcze lepszy. Poduszka będzie czysta. Włóż poduszkę do worka na śmieci i zobacz co się stanie. Każdy wie, że czyste poduszki są gwarancją dobrego snu. Często pomimo używania poszewki na poduszce pojawiają się żółte plamy od potu. Znajdują się na niej drobinki naskórka i kurzu. Taka poduszka staje się szybko siedliskiem bakterii, grzybów i roztoczy. To one powodują gorszy sen i alergię. Poduszki należy prać co kilka miesięcy. Ale co zrobić z nimi w międzyczasie? Jest prosty sposób, aby odświeżyć je w kilka minut, bez konieczności prania. Wystarczy, że weźmiesz jeden worek na śmieci. Worek musi być większy niż poduszka, którą chcesz odświeżyć. Uszykuj też trochę sody oczyszczonej. Włóż poduszkę do worka na śmieci i wsyp na poduszkę sodę. Zamknij worek i potrząsaj nim, aby soda obtoczyła całą poduszkę. Obracaj worek z poduszką na wszystkie strony. Soda musi dobrze się w tym worku wymieszać. Jak zajrzysz do worka, zobaczysz i pod ręką poczujesz, że na powierzchni poduszki jest proszek. Zamknij worek z powrotem i zostaw na kilkanaście minut. W tym czasie soda zacznie działać. Soda oczyszczona neutralizuje brzydkie zapachy i pochłania nadmiar wilgoci. Po kilkunastu minutach wyjmij poduszkę z worka. Będzie na niej dużo sody. Weź odkurzacz i czystą ssawką odkurz poduszkę z sody. Zrób to dokładnie z dwóch stron. Taka poduszka będzie wolna od zanieczyszczeń, które mogły negatywnie wpływać na twoje zdrowie i sen. Bez prania będzie odświeżona. Brzydki zapach potu i wilgoci, nawet jeśli był nieznaczny, zniknie. Część plam zniknie albo wyblaknie. Twój sen znacznie się poprawi, a wystarczy na to poświęcić tylko kilka minut i odrobinę sody. Włożyłam pod poduszkę mojego męża czosnek. On o tym nie miał pojęcia. Jednak gdy obudził się rano, był zaskoczony, bo myślał, że jego problem sam się rozwiązał. Przyznałam się mu, że skorzystałam z metody mojej babci. Zwykły czosnek okazał się rozwiązaniem irytującego problemu, choć większość ludzi zna już niesamowite właściwości tej leczniczej rośliny. Na moim kanale możesz znaleźć przepisy z syropami na jego bazie. Okazuje się, że ma on również genialne zastosowanie w sypialni. Można skorzystać z niego na dwa sposoby. W pierwszym należy obrać ząbek czosnku, następnie wbić w niego kilka goździków. Olejek z niego łagodzi bóle głowy, stymuluje układ immunologiczny i łagodzi objawy chorób układu oddechowego. Tak, przygotowany czosnek ustaw pod łóżkiem lub na stoliku kawowym, zostaw go tam na całą noc. Druga metoda jest szybsza, wystarczy wziąć parę ząbków czosnku w łupinach. Następnie lekko zgnieść go tak, żeby pękła. Dzięki temu będzie wydobywać się z niego zapach, ale nie pobrudzi on pościeli. Takie ząbki włóż pod poduszkę i pójdź spać. Okazuje się, że to naturalne antidotum na bezsenność. Czosnek wytwarza allicynę. Ma ona działanie uspokajające i pomaga zasypiać. Również osoby, które chrapią w nocy, mogą skorzystać z działania tej metody. Czosnek pod poduszką może pomóc odetkać zablokowane kanały nosowe i ułatwić oddychanie. Mój mąż przestał chrapać już w pierwszą noc. Będziemy testować kolejny, czy ta metoda będzie działać za każdym razem. A wy co sądzicie o tej metodzie? Posyp sofę solą, a już nigdy więcej nie zapłacisz za jej czyszczenie. I sam nie będziesz musiał jej tak szybko czyścić ani prać. Do naczynia wlej około 150 ml dość ciepłej wody. Wsyp do niej jedną łyżkę zwykłej soli kuchennej. Dodaj łyżkę płynu do mycia naczyń. Dolej dwie łyżki octu spirytusowego. Na koniec wsyp jedną łyżkę sody oczyszczonej. Wymieszaj wszystkie składniki aż do ich całkowitego rozpuszczenia. Przelej miksturę do butelki ze spryskiwaczem. Sofa wydaje się być czysta. Nie widać na niej żadnych plam. To nie oznacza, że nie ma na niej brudu, kurzu, pyłków i roztoczy. Psikasz lub kaszlesz, kiedy na niej siedzisz, może czujesz na niej zapach domowych zwierząt albo masz objawy alergii i katar? To właśnie znaczy, że sofa nie jest czysta. Z tą miksturą pozbędziesz się problemu. Jak to możliwe? Soda neutralizuje wszystkie brzydkie zapachy. Przede wszystkim jednak ma działanie antygrzybiczne likwiduje grzyby i ich zarodniki. Zabija też roztocza. Nie widzisz ich, ale są często na meblach tapicerowanych i na dywanach. Użycie sody spowoduje, że znikną. Dodatkowo sól jest środkiem dezynfekującym. Spryskaj kanapę i po chwili przetrzyj suchą ściereczką, to jak mycie na sucho. Delikatny spray wyczyści sofę prawie na sucho, lepiej niż nie jeden środek do prania mebli tapicerowanych na mokro.